Witam w kolejnym odcinku z Dehela. W ostatnim odcinku omówiłem magów i mnichów. Zostały już tylko dwie klasy. Rogale i barbarzyńcy. Zaczniemy sobie oczywiście od rogali, albo od łotrzyc, jak zwał, tak zwał. Są to typowe zabójczynie. Jakie my tu mamy opcje? Pierwszą jest klasyczna łotrzyca. I jest to jeden z dwóch dual wielderów, czyli jedna z dwóch postaci władających dwoma broniami, używająca do walki dwóch broni. Czym się charakteryzuje łotrzyca? Przede wszystkim tym, że jest bardzo krucha, a zarazem jest bardzo potężna, jeśli chodzi o ciosy krytyczne. To są takie dwie główne zalety, dwa główne atuty. Ma dostęp do paru naprawdę potężnych broni, takich jak Decapitator, który daje aż 40% szans na krytyczne uszkodzenia. Swego czasu ta postać bazowała na garnetach, czyli granatach, czyli kamieniach, które zwiększały właśnie obrażenia od kryta. Dawało to naprawdę niesamowity efekt. Łotrzyca dobrze zbudowana była w stanie pobić Uber Diablo naprawdę bardzo szybko, niemal nawet szybciej niż w 30 sekund chyba. Pod względem obrażeń ta postać jest naprawdę bardzo wysoko. Wydaje mi się, że jest ona w top 3, jeśli chodzi o potencjał zadawanych obrażeń. Jednak, tak jak powiedziałem, nie jest pozbawiona wad. Jest bardzo krucha. Nie posiada dostępu do perku Demon Hunter, tak jak chociażby Kensei, więc to automatycznie już sporo tutaj zmienia. Ma za to chyba dostęp do Beast Hunter, czy do Łowcy Bestii, więc może sobie zwiększyć obrażenia zadawane w walce z bestiami, ale to akurat nie jest takie ważne tutaj. Jeśli chodzi o standardowe obrażenia, nie są one jakieś wysokie, ale powiedzmy, że wystarczają. Grałem łotrzycą chwilę, chociaż już dość dawno temu. I powiem szczerze, grało mi się całkiem nieźle, ale tylko wtedy, kiedy wrogowie mnie, powiedzmy, nie mogli jakoś specjalnie osaczyć. Obrażenia są świetne, ale niestety ta przeżywalność jest na tyle słaba, że gra się tą postacią dość niebezpiecznie, dość ryzykownie. Nie ma tutaj żadnej broni dystansowej. Musimy polegać na magii. Problem w tym, że na tej magii nie ma za bardzo kiedy i jak się skupiać. Niestety, ale rogale mają to do siebie, że wszystkie statystyki tak naprawdę są dla nich ważne. Wszystkie. Nieważne. Siła, deks, żywotność, magia, wszystko jest ważne. Tak jak w przypadku wojowników było, że tak naprawdę liczyła się albo tylko siła i zręczność. W każdym razie nie obchodziła nas specjalnie magia. O tyle tutaj nie mamy wyjścia. Nawet kiedy robimy łotrzycę typowo pod walkę wręcz, co jest zresztą chyba przez wszystkich aprobowane, to i tak musimy rozwijać magię, żeby móc w ogóle korzystać chociażby ze zbroi. Gdyż zbroje łotrzyc wymagają magii obok deksa. To jest niestety strasznie irytujące. Opłacalnym traitem dla łotrzycy jest Benderus, dzięki któremu możemy trochę inaczej te atrybuty rozdać. Możemy wtedy dać więcej żywotności, żeby ta postać była wytrzymalsza. Ewentualnie również możemy trochę podbić siłę, chociaż to akurat jest mniej sensowne. Tak czy owak, postać ma duży potencjał, ale naprawdę trzeba umieć grać. Trzeba wiedzieć przede wszystkim, czego się chce, do czego w zasadzie dążyć. Tak więc takiej postaci właśnie łotrzycy raczej bym nie polecał, przynajmniej początkującym. Nie wydaje mi się, żeby był sens, żeby ktoś miał się męczyć, bo naprawdę nie gra się tym łatwo. Jeśli chodzi o całą tą zbieraninę tych podklas łotrzycy, to paradoksalnie nadal łotrzyca jest, można powiedzieć, jedyną rozsądną opcją. Jest taką najpopularniejszą opcją z tych wszystkich tutaj. Pozostałe łotrzyce bardzo ciężko spotkać gdziekolwiek. Oczywiście to nie znaczy, że są one jakieś kompletnie bez sensu. Ale po prostu łotrzyca wydaje się dawać najwięcej frajdy z gry. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dobrze ją zrobimy. Wtedy jak najbardziej łotrzyca może dorównywać nawet wojownikom. I to nie tylko mam na myśli obrażenia, bo z obrażeniami może ich nawet przeskoczyć, ale również tą przeżywalność da się jako tako naprawić
przypadku tej postaci. Nie jest z tym wcale tak źle, tylko trzeba dobrze tą postać skonfigurować. Dalej jest zabójczyni. Zabójczyni niestety przez dłuższy czas była, można powiedzieć, w cieniu Rogala. Charakteryzuje się tym, że używa szponu w walce, jednak co dziwne używa tylko jednego szponu, a w drugiej ręce ma tarczę. Więc to jest taki trochę dziwny styl moim zdaniem. Można by pomyśleć, że to jest jakiś odpowiednik wojownika, ale niestety nie. Jeśli chodzi o kryty, wypada podobnie do Rogala. Nie jestem pewien, czy nawet nie wypada lepiej. Dodatkowym takim specjalną cechą asasyna jest to, że zadaje większe obrażenia od kwasu. Jednak ten kwas w praktyce wiele nie daje, wiele nie zmienia. Nadal jak budujemy zabójczynię, to staramy się jednak iść w te obrażenia fizyczne. Podobnie zresztą jak było w przypadku Inkwizytora. To jest tylko taki tam drobny bajer. Zabójczynię o wiele ciężej zbudować od łotrzycy. Również jest dość filigranowa, jednak z racji posiadania tarczy jej defensywa jest nieco lepsza. Tak czy owak, asasynka nie powala w niczym. Dlatego widok jej na multiplayerze przynajmniej to jest prawdziwa rzadkość. Powiem szczerze, że gram już bardzo długo na multiplayerze i szczerze mówiąc chyba jeszcze żadnej asasynki nie spotkałem, żeby ktoś asasyną grał, przynajmniej na tych wyższych poziomach. Tak więc nie wiem naprawdę, co myśleć o tej postaci, co dokładnie takiego jest z nią nie tak. Z tego, co się dowiedziałem, ma naprawdę bardzo słabe obrażenia bazowe w broniach. Plus te obrażenia bazowe, jakie ma jako postać, również są cienkie, więc niestety, ale nie możemy sobie pozwolić na absolutnie żadne minusy do obrażeń. Co nam po wysokim krycie, skoro mamy obrażenia bazowe po prostu bardzo niskie? To jest jedna z nielicznych postaci, która mimo posiadania fajnych krytów nie może sobie pozwolić na cechę Fines, gdyż ta kara, jaka płynie do obrażeń z tego traita, jest po prostu nie do zniesienia. Wydawać by się mogło, że są małe obrażenia, więc kara 50% powinna być najmniejsza, ale nadal niestety te obrażenia są po prostu już za małe i nie chcemy ich zmniejszać. Z kolei możemy naprawdę mieć większy użytek. Mielibyśmy większy użytek, jeżeli byłby dostępny trait Heavy Handed, który daje trochę obrażeń. Ale widzę, że asasynka nie ma do niego dostępu, więc no niestety słabo to wypada w tym przypadku. Więc wydaje mi się, że to jest główny problem tej postaci. Prosto ten niski damage albo brak jakichś sensownych możliwości zbudowania tej postaci, jeśli chodzi o itemy, item set. Dlatego asasynów się za bardzo nie widuje i no cóż, przez to nie jestem w stanie za bardzo nic więcej tej postaci powiedzieć. Co dalej? Dalej mamy kolejną bardzo nietypową postać. Jest to Żelazna Dziewica. To jest pierwsza i jedyna postać, która zadaje obrażenia za pomocą cierni. Jest to chyba jedyna postać w całej grze, która chce być trafiana, która lubi być trafiana i która wręcz dąży do tego, aby mieć ujemny armor. To jest naprawdę ewenement. Postać ta na ten moment, o ile oczywiście się ją dobrze zbuduje, jest naprawdę OP. Jest po prostu w stanie bardzo szybko wiele mobów rozwalać. Jej przeżywalność jest również przyzwoita, gdyż posiada dostęp do tarcz. Tak więc posiada również dostęp do bloku. Jednak ten blok jest tutaj w tym przypadku, podobnie jak w przypadku asasynki, bardzo kiepski. Mam tu na myśli nie tyle szansę na blok, co długość. Długość bloku, więc jest to postać, na której zdecydowanie mile widziana jest cecha tarczy fast block. To na pewno się przydaje. W odróżnieniu od wojowników, którzy mają tą cechę raczej domyślnie, mnisi to już w ogóle, więc blokują oni na tyle szybko, że nie ma sensu tego zbijać jeszcze bardziej. Prawdę mówiąc, nawet nie wiem, czy się da to zrobić. W każdym razie Iron Maidenka radzi sobie nieźle. Jako broni dystansowej używa kusz, jednak bardzo szybko strzelnych stosunkowo do tych, w porównaniu do tych, które mają wojownicy. Więc postać generalnie postacią gra się przyjemnie. Jednak na pewno o wiele przyjemniej walczy się nią z potworami walczącymi wręcz, aniżeli z potworami dystansowymi, gdyż w walce ze strzelcami nie możemy wykorzystać tych naszych cierni. Jest to bardzo OP postać, ale bardzo też nudna, więc to trzeba brać pod uwagę niestety. Pewnego momentu granie Iron Maidenką może być fajne, może być ciekawe, ale z czasem niestety
niestety może się znudzić. Dalej, ostatnia postać to Bombardier. Bombardier, podobnie jak Trapper, totalny ewenement i zarazem trudno tą postać gdziekolwiek spotkać, przez co wiedza o tej postaci moja nie jest zbyt wielka. Mimo że chwilę grałem Bombardierką, więc mniej więcej pamiętam, jak wyglądała gra nią. Zupełnie inna mechanika, bardzo, bardzo specyficzna. Jak to wygląda? Bombardierka posługuje się w walce miksturami do rzucania, takimi wybuchowymi flaszkami. Ma dostęp do 4 żywiołów: ognia, błyskawic, arcana, czyli magii, i flaszek kwasu. Nie ma dostępu do obrażeń od świętej magii i od zimna. W praktyce jednak gra jest tak zrobiona, że nie potrzebuje innych. Jednak jaki problem Bombardiera jest? Pierwszy problem Bombardiera to żałosna żywotność. Bombardier ma naprawdę strasznie mało życia. Nie dostaje chyba nawet życia co poziom, jak się nie mylę. Więc to jest pierwszy problem. Grając tą postacią musimy być non-stop w ruchu. Nie mamy za bardzo czym się osłaniać też, więc to jest spory problem. Inny problem jest taki, że ta postać ma za dużo broni. Za dużo jest tych mikstur. Są aż 4 żywioły, do których ma dostęp. 4 różne rodzaje mikstur i każda z tych mikstur do rzucania może mieć 10 wersji. 10 stopni, 10 tych formatów, jakby 10 tierów. I przez to ciężko jest znaleźć jakąś jedną konkretną flaszkę. Po prostu ilość tych baz jest potężnie, bardzo nierównomierna. Bardzo nierówna, kiedy weźmiemy pod uwagę inne przedmioty, innego rodzaju. To jest kolejny problem. Problemy z immunami. Bardzo nietypowy lot tych mikstur, taki po łuku, więc trzeba naprawdę umieć trafiać. Mikstury te mają to do siebie, że odrzucają cel. Oczywiście musimy odpowiednio trafić, bo jeżeli rzucimy taką miksturą za celem, który do nas podchodzi, no to ten cel zostanie odrzucony w naszą stronę. Więc to może być też czasami problematyczne i irytujące. Inną ciekawą rzeczą jest to, że każdy kolejny tier tych flaszek ma to do siebie, że obrażenia oczywiście rosną, ale spada zasięg. Im wyższy poziom danej flaszki, tym mniejszy zasięg ataku. I to jest niestety również problem, gdyż ten najwyższy stopień, czyli 10 bodajże, zasięg ataku jest naprawdę niewielki, bodajże 3 albo 4 pola. Nie jestem w stanie dokładnie sobie przypomnieć. W każdym razie bardzo nieduży. Postać, jak powiedziałem, jest bardzo, bardzo krucha, więc powinniśmy, podobnie jak Archerką, starać się utrzymywać jak największy dystans. A w przypadku posiadania takich właśnie większych bomb, no to niestety musimy być stosunkowo blisko, jeżeli chcemy zadawać obrażenia. I to jest spory problem. Na pewno szczególnie duży w walce z jakimiś paczkami potworów strzelających, w walce z jakimiś łucznikami na przykład. To musi być naprawdę bardzo, bardzo pierdliwe w przypadku tej postaci. Podobnie jak z Iron Maidenką, podobnie jak z Trapperką. Na pewno jakąś tam frajdę z gry daje, ale na dłuższą metę może być albo nudna, albo upierdliwa. To już różnie, to już wiadomo, każdy ma inny gust, każdy ma inne podejście do gry. Tak czy owak, ja Bombardierek za bardzo nie widuję, więc to może świadczyć jedynie o tym, że coś z tą postacią jest nie tak na ten moment, że brakuje jej potencjału, że nie dorównuje innym postaciom, dlatego również odradziłbym ewentualnym początkującym graczom w bawieniu się właśnie tą konkretną postacią. Jak widzicie, cała ta linia tych rogali jest przeznaczona albo dla graczy, którzy już ogarniają w miarę tą grę, albo po prostu są to postacie nie dające większych możliwości. No niestety, tak to na ten moment wygląda, jeśli chodzi o rogale. No i przechodzimy do ostatniej podklasy, która ma tych... to znaczy do klasy.
przechodzimy do ostatniej klasy, która ma chyba najwięcej tych podklas. Może zaraz za magami. Tutaj były jeszcze specjalizacje przywoływaczy. Przechodzimy do barbarzyńców. Barbarzyńcy raczej chyba nie muszę mówić, czym się charakteryzują. Charakteryzują się ogromną wytrzymałością. Największą ze wszystkich postaci w grze, nawet większą od wojowników. Są w stanie wyciągać punkty życia pokroju 900, a nawet ponad 1000 bazowo, więc to naprawdę bardzo dużo życia. Charakteryzują się też oczywiście ogromną siłą. Ogromną siłą. Oczywiście ta siła nie zawsze przekłada się na większe obrażenia, gdyż tak jak powiedziałem, taki wojownik również ma dużo siły. Nadal troszkę mniej od takiego berserkera chociażby, a tymczasem bazowy damage ma nawet większy niż berserker, co jest bardzo, bardzo nietypowe i może nawet bardzo dziwne. Jednak wynika to z tej rekompensaty związanej z tym, że wojownik ma jednoręczną broń, więc mniejsze obrażenia z tej broni wyciąga, dlatego musi mieć większe bazowe obrażenia. W przypadku Savage'ów jest tak, że mają oni dostęp do broni większego formatu i w związku z tym mogą mieć te bazowe obrażenia trochę mniejsze. To samo zresztą było w The Hell 1, gdy porównywaliśmy statystyki Paladyna i Gladiatora. Paladyn miał bazowe obrażenia o prawie 100 punktów większe od Gladiatora, mimo że miał mniej siły, ale właśnie wynikało to z formatu broni, jaką się te postaci posługiwały. Ale dobra. Pierwszym Savage'em, pierwszym barbarzyńcą jest właśnie, no, jak nazwa tutaj wskazuje, Savage, czyli Dzikus. Jest to typowy ekwiwalent Guardiana, jeśli chodzi o posługiwaną, jeżeli chodzi o używaną broń. Używa tych samych broni co Guardian, czyli dwuręcznych mieczy i buław, czy tam młotów. Jednak co różni Savage'a od Guardiana? Savage, jego główną cechą jest to, że w ogóle nie posiada krytu, w ogóle nie posiada obrażeń krytycznych, w ogóle nie posiada szans na obrażenia krytyczne. I to tak naprawdę wystarcza, aby tą postać skreślić, jeśli chodzi o potencjał obrażeń. Obrażenia krytyczne są absolutną metą tej gry. Można powiedzieć, że obrażenia krytyczne niemalże niwelują odporności potworów na obrażenia. Ignorują redukcję obrażeń, podczas gdy właśnie te cechy działają na zwykłe obrażenia, a Savage właśnie z założenia ma się w tym specjalizować, że nie posiada krytów, nie posiada tych zdolności trafiania w te słabe punkty, jak to się powiedzmy nazywa, ale posiada za to większe bazowe obrażenia. Może rozwinąć chociażby perk Strong Arm o wiele dalej niż ktokolwiek inny. Jednak, tak jak mówię, w ogóle go to nie ratuje. Mimo posiadania tych bazowych obrażeń trochę większych od innych postaci, nadal nie jest absolutnie w stanie w żaden sposób nawet się zbliżyć do innych wojowników, którzy posiadają normalne kryty. Jego potencjał obrażeń jest naprawdę stosunkowo słaby, co jest moim zdaniem sporym problemem. Powinno zostać moim zdaniem coś tutaj wdrożone, powinna zostać dodana może dla niego jakaś nowa synergia, która będzie dawała mu szansę na ignorowanie może odporności albo zadawanie jakichś podwojonych czy potrojonych obrażeń mimo wszystko, bo niestety, ale idea tej postaci jest po prostu bezsensowna. Przez co mało kto w ogóle bawi się w robienie takiego Savage'a. Mimo że Savage ma pewną jedną ciekawą cechę, która się nazywa Monkey Grip, która umożliwia mu używanie dwóch broni dwuręcznych, po jednej na każdą rękę, co z założenia naprawdę potężnie boostuje jego damage. Jednak nawet z tą cechą nadal ciężko jest takiego Savage'a wyciągnąć z racji chociażby na to, że ten trade ma naprawdę z racji tego benefita bardzo potężne penalty. Bardzo duży spadek obrony. Kolosalne problemy również ze skutecznością ataku. Chwała Bogu, że przynajmniej szybkość nie spada. Jednak nadal, nawet z tym traitem, Savage ma sporo problemów. Ciężko jest go zbudować. Wymaga przedmiotów, które... Żeby w ogóle był grywalny, wymaga przedmiotów, które są niemalże niemożliwe do znalezienia. Takie jak chociażby Defender of the Nial, albo pas, który się nazywa Kataklizm, którego nie może rzucić żaden unikalny potwór w grze, co jest kompletnym jakimś nieporozumieniem. Tak naprawdę bez tych dwóch przedmiotów tak naprawdę nie ma mowy, żebyśmy w ogóle zabierali się za budowanie tej postaci.
po prostu nie ma to większego sensu. Dlatego tak naprawdę, jeśli chodzi o tych, o tą pierwszą trójkę, Savage, Berserker, Exekutor, to Savage wypada zdecydowanie najgorzej i nikomu bym nie polecał grania właśnie tą postacią. O wiele lepszy, jeżeli już chcemy grać postacią, która używa właśnie tych dwuręcznych mieczy czy buław, to jedyną opcją jest, no, wychodzi na to właśnie Guardian, gdyż innych postaci nie ma. Co do braku kryta, może to być pewną zaletą, gdyż jest, są pewne unikatowe przedmioty, które oferują nam na przykład bardzo duże obrażenia, ale za taką cenę, że spada nam na przykład crit damage albo crit chance. Savage może korzystać z takich przedmiotów w zasadzie bez konsekwencji, z racji na to, że nie posiada w ogóle kryta, więc jemu to kompletnie lata, czy ma z przedmiotów minus 20% do kryta, albo minus 200% obrażeń, czy nie. Po prostu jemu to nic nie daje. Nawet jak damy mu do ręki jakiś przedmiot, który daje crit chance, albo crit damage, to na niego to w ogóle nie wpływa, z tego co zauważyłem. Więc choćbyśmy, nie wiem, jak się starali, nic się nie da z tą wadą zrobić, po prostu taka już ta postać jest i koniec. Kiedyś można było, ale wiadomo, no wtedy może i Savage był lepszy, ale wtedy no, nie był w niczym tak naprawdę inny od pozostałych postaci, od pozostałych na przykład barbarzyńców, więc no w ogóle ta postać nie miała sensu. Teraz, kiedy została niby naprawiona poprzez to, że nie można już jej tego kryta aplikować, to wychodzi na to, że jest po prostu słaba, więc sam nie wiem, prawdę mówiąc, co myśleć o tej postaci. Chwilę nie ugrałem, ale na szczęście nie na tyle długo, by przekonać się o tym, jak z nią naprawdę jest. Całe szczęście dowiedziałem się pewnych rzeczy zawczasu, więc oszczędziłem sobie przynajmniej czasu i nerwów. Bo gdybym miał do końca robić tą postać, to ostatecznie pewnie byłbym zawiedziony. Bym uznał, że po prostu straciłem czas. A tak mogłem się zająć tworzeniem innych postaci. Dalej, co mamy dalej? Dalej mamy Berserkera. Jest to pierwszy z toporników, takich klasycznych, gdyż Shugokiego, powiedzmy, uznaje za takiego topornika, ale bardziej, że tak powiem, egzotycznego. Berserker to typowy, klasyczny topornik, bazujący oczywiście na sile, bardzo wytrzymały i potężny. Bardzo, bardzo dużą zaletą Berserkera jest to, że ma szybszy atak. O jedną klatkę szybszy od jakiegokolwiek innego wojownika, więc tak naprawdę kiedy damy mu jakiś przedmiot z cechą fast attack, to tak jakbyśmy mieli wojownika z cechą fastest attack. Można to tak porównać. Naprawdę fajna sprawa, że atakuje o jedną klatkę szybciej. Jednak inną cechą charakterystyczną jest właśnie to. To znaczy Berserkera cechą charakterystyczną jest co innego, a mianowicie specjalne perki umożliwiające boosting furii. Wśród nich jest Bloodthirst, który naprawdę potężnie podnosi damage podczas furii. Oczywiście do tego jeszcze dochodzą jakieś inne dodatki typu obrona, typu ogłuszania. W ogóle czas trwania furii jest trochę tych perków. Przez co swego czasu popełniłem błąd i jak robiłem swojego berserkera, to dałem mu cechę Grimdil, co ostatecznie było błędem i ostatecznie musiałem to wywalić, gdyż za mocno ten trait mnie osłabiał. Grimdil jednak nie jest przeznaczony ani trochę dla postaci walczących wręcz, o czym na pewno będę mówił przy omawianiu traitów. Ale wracając. Berserker na furii jest w stanie osiągnąć bonus do obrażeń wynoszący ponad 350 punktów. Jest to naprawdę dużo. Tą furię jest w stanie wydłużyć sobie jej czas trwania nawet do 100 sekund, więc jesteśmy w stanie na tej furii przez dość pokaźny czas być. Jak się ona skończy, jeżeli mamy jeszcze przedmiot z cechą Bravery, który wydłuża czas trwania furii, to tak naprawdę jak się furia skończy, czekamy zaledwie 30 albo 35 sekund i możemy jej użyć znowu, więc to jest fajna sprawa. Ogromnie podnosi potencjał obrażeń właśnie dzięki temu, tej postaci, i dzięki temu ta postać jest niemalże w czołówce tak naprawdę, jeśli chodzi o zadawane obrażenia, o potencjał tych obrażeń. Dodatkowo, jakby tego było mało, postać naprawdę bardzo przyjemna w grze. Nie nudzi się praktycznie wcale. Bardzo wygodna, przyjemna w grze. Mogę ją każdemu polecić, gdyż nie jest też trudna. Jednak z racji na to, że jest to barbarzyńca, a nie mnich, i że bazuje na sile,
a nie na zręczności, to musimy się przygotować na to, że będą poważne problemy ze skutecznością ataku, z którymi jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Na całe szczęście jest sporo możliwości, jest sporo możliwych rozwiązań, jakie możemy wdrożyć, aby naprawić te problemy. I ostatecznie da się to zrobić, więc koniec końców postacie właśnie bazujące na sile są jednak grywalne i nadal przyjemne grze, za co zawsze je sobie ceniłem. Dobra, to chyba tyle o tej postaci. Jak najbardziej w odróżnieniu od Savage'a, Berserker ma bardzo dużo sensu i jest zarazem bardzo przyjemny w grze, więc jak najbardziej można go polecić. Kolejną postacią, drugim topornikiem obok Berserkera, jest Egzekutor. Egzekutor, bardzo nietypowa postać, bardzo specyficzna, jedyna w swoim rodzaju, charakterystyczna. Najwytrzymalsza postać w grze, posiadająca najwyższy próg ruszania, najwięcej życia, ale zarazem posiadająca najbardziej spierdzielony autohit, zarówno w walce wręcz, jak i tej dystansowej chyba również. Tak więc, dodatkowo dochodzi do tego jeszcze problem z obroną, której praktycznie nie da się wyciągnąć, a nawet jeżeli, to potrzebujemy do tego celu naprawdę mnóstwo kamieni, które zapewniają armor, czyli amberów, inaczej bursztynów. To jest właśnie największy problem egzekutora. Odporności kiedyś on miał naprawdę genialne, jednak z czasem zostały one znerfione do tego stopnia, że armor okazał się być niezbędny. Wcześniej można było zrezygnować z tego. Tak jak zrobiłem to tego swojego egzekutora, którego już prezentowałem, nagrałem o nim film. On był zrobiony w pełni pod res. Jednak ten odcinek nagrywałem jeszcze przed nerfami. Po tych nerfach ta postać, można powiedzieć, kompletnie się posypała. Nie miała już sensu, gdyż okazało się, że brakuje jej tych odporności, a wcześniej i tak brakowało już jej trochę obrażeń. Gdyż to jest kolejna rzecz, jaką warto podkreślić, że egzekutor ma ogromne obrażenia bazowe, zwłaszcza kiedy jest bez broni. To jest jedyna postać, która opłaca się walczyć bez broni. Ona zadaje wtedy o wiele większe obrażenia, niż damy jej do ręki topór. Musi to być naprawdę potężny topór, żeby obrażenia finalne były większe niż bez broni. To ciekawostka. Jednak nadal opłaca się na tej postaci używać broni, gdyż dzięki broni uzyskujemy dostęp do sweep ataku. Do sweep ataku dostęp ma parę postaci. Savage ma dostęp do sweep ataku, różnie od Guardiana, Kensei, Dimaherus, Berserker, Egzekutor. Wydaje mi się, że to chyba wszystko. Tak więc trochę tych postaci jest. Ten sweep atak jednak sporo daje, gdyż są to dodatkowe obrażenia, a co za tym idzie dodatkowy liczb. Więc powinniśmy jednak to brać pod uwagę. Ale o czym nie powiedziałem. Niestety na ten moment Egzekutor w ogóle kompletnie mija się ze swoimi pierwotnymi założeniami. Bo z założenia on miał w ogóle nie opierać się na obronie, a zarazem miał zadawać naprawdę ogromne obrażenia. Tymczasem niestety obrona jest tutaj konieczna na ten moment, a obrażenia, które ta postać zadaje, nie są wcale duże. Nie da się tak naprawdę egzekutora zbudować na tyle sensownie, aby miał osiągać jakieś kosmiczne wartości obrażeń, mimo że opis wskazywałby na to, że to najsilniejsza postać. Niestety, ale pod względem obrażeń jest ona naprawdę dość daleko. Zwykły wojownik jest w stanie nawet dwa razy większe obrażenia zadawać krytem niż egzekutor. W ogóle egzekutor ma słabe kryty, stosunkowo słabe kryty, słabe szanse na kryt. To się tyczy też berserkera, aczkolwiek w przypadku egzekutora dochodzi jeszcze do tego niska premia do obrażeń tych krytycznych, jaką dostaje. Dodatkowo ma jeszcze dostęp do takiej jednej zbroi bardzo defensywnej, która daje mu całkiem niezłą przeżywalność, ale niestety właśnie za cenę zmniejszonych obrażeń. Koniec końców, na ten moment egzekutor jest postacią dość defensywną, której raczej ciężko przychodzi klirowanie samemu jakichś większych grup potworów. Nie robi tego w każdym razie tak szybko jak inne postacie. Nadal jednak, mimo wszystko, egzekutor jest dość ciekawą postacią w prowadzeniu, nawet przyjemną w grze. O ile tylko standardowo jesteśmy w stanie poradzić sobie z tą skutecznością ataku, z problemami z nią. No i niestety, z racji na ogromne luki w obronie, odporności są priorytetem. Musimy te odporności o wiele szybciej wyciągnąć na o wiele wyższy poziom niż w przypadku innych postaci. Jest to bardzo ważne, gdyż wtedy nie korzystamy w ogóle z tego naszego progu ogłuszania jakże wysokiego, kiedy mamy te odporności niskie. Dlatego nie da się grać ze względu na braki
w obronie. Więc to jest takie właśnie ważne. Egzekutor ma dostęp do wielu perków i traitów, które właśnie mogą ten jego damage trochę wybustować. Na przykład Rabbit ma jakiś sens u niego z racji na wyższe bazowe obrażenia, aczkolwiek ta cecha została znerfiona i obecnie nie ma już większego sensu. Nie daje ona po prostu aż tyle, ile powinna, moim zdaniem. Wiele perków, zwłaszcza tych defensywnych, typu Toughness, Iron Clad, egzekutor może rozwinąć na o wiele wyższy poziom niż jakakolwiek inna postać, więc trzeba to wykorzystać i tak naprawdę nie ma wyjścia, trzeba w to iść. Tym bardziej z racji dodania pewnej synergii, która wydajnia nieco bardziej przeżywalność egzekutora związaną z jego odpornościami, które właśnie były znerfione swego czasu. I ta synergia właśnie wymaga tych perków na bardzo wysokim poziomie, przez co nie mamy żadnych możliwości, nie jesteśmy w stanie za bardzo próbować nawet iść w ofensywność w tej postaci, typu Strongarm, Slayer, Expert Killer, tego rodzaju perki. Po prostu nie ma na nie miejsca, nie jesteśmy w stanie na nie sobie pozwolić. Możemy co najwyżej Slayera próbować wymaksować, jak nam zostanie trochę punktów i to wszystko. Więc nie mamy zbyt wielu możliwości, postać jest ciężko ogarnąć. Ciężko jest ją, że tak powiem, postawić na nogi, kiedy nie mamy odpowiedniego zaplecza przedmiotów, więc można powiedzieć, że o ile kiedyś była ona przyjemna i łatwa w grze, o tyle teraz jest jednak wiele trudniejsza, więc o ile kiedyś ją polecałem i uznawałem za najlepszą, o tyle teraz niestety wydaje mi się, że muszę ją odradzić. Po prostu. Berserker jest o niebo prostszy, wygodniejszy w grze, przyjemniejszy. Egzekutor ma o wiele więcej braków, właśnie chociażby w tej obronie. Jest też przy okazji nieco bardziej ociężały od Berserkera z racji na mniejszy atak. I to naprawdę daje się odczuć. Wydaje się, że to tylko jedna klatka różnicy, ale jednak. Jednak gra się tym trochę inaczej, trochę bardziej ciężale, ślamazarnie. Berserker jest bardziej elastyczny, bardziej taki sprawny. Można odnieść takie wrażenie. I koniec końców Berserkera troszeczkę łatwiej jest postawić, chociaż też nie jest łatwo. To nadal nie jest to samo, co taki Kensei chociażby. Więc również też przy Berserkerze trzeba troszeczkę popracować, by on miał dobrze grać, ale koniec końców da się wyciągnąć na Berserkerze zdecydowanie większy, lepsze wyniki, większy potencjał ma ta postać po prostu. Egzekutor na ten moment jest troszeczkę rozwalony w pewnym sensie i niewykluczone, że dotknie go pewien reward w najbliższym czasie, gdyż nawet sam Mordor chyba uświadomił sobie, że ta postać nie jest do końca taka, jaka powinna być. Tak więc możliwe, że to, co teraz mówię o tej postaci, że niebawem okaże się być nieaktualne. I w sumie nawet mam taką cichą nadzieję na to. No dobra, omówiłem wszystkich barbarzyńców. Zostali jeszcze gladiatorzy, czyli taka podklasa, można powiedzieć, barbarzyńców, specyficzna. Gladiatorzy są bardzo, bardzo tutaj nietypowymi wojownikami. Trudno ich w zasadzie do kogoś porównać. Mają oni bardzo różne postacie. Bardzo różne. Mamy tutaj czterech gladiatorów. Trak, Murmilo, Dimaherus i Segutor. No i tak, o co z nimi chodzi? Trak. Trak jest pod wieloma względami podobny do wojownika. Jednak może należałoby zacząć od tego, że gladiatorzy mają swoje własne, specjalne przedmioty. Zwłaszcza mam tu na myśli zbroje i hełmy. Chociaż bronie i tarcze w sumie też, w zasadzie wszystko. I te przedmioty gladiatorskie mają to do siebie, że przynajmniej na początku gry są dosyć trudno dostępne. Ciężej jest się doczłapać, tak powiem, do pierwszych tych wyższopoziomowych przedmiotów. Gladiatorzy mają to do siebie, że potrzebują wszystkich tych cech. Siły, deksa, żywotności. Wszystkich. Nie ma tak, że żywotność jest lepsza od deksa. Można powiedzieć, że w przypadku gladiatorów te cechy z grubsza idą łeb w łeb. Więc bardzo, bardzo nietypowo tutaj te postacie funkcjonują. Ale wracając już do Traka. Trak charakteryzuje się, no taką jego główną cechą jest chyba to, że nie ma żadnych kar w walce z nieumarłymi w czasie używania mieczy. Nadal jednak ma dostęp do buław, które nie dość, że nie mają kary do walki z nieumarłymi, to jeszcze oferują bonus do obrażeń. Tak więc koniec końców z tej cechy specjalnej tego Traka w zasadzie się nie korzysta. Nikt z tego nie korzysta.
nadal używa się buław do walki z nieumarłymi. Bo wiadomo, zawsze lepiej zadawać więcej obrażeń, niż tylko nie mieć jakiejś tam kary do nich. Postać swego czasu naprawdę potężna, z racji na całkiem ciekawe kryty. Aktualnie jednak troszeczkę jej się oberwało z racji na nerfy kamieni, na nerfy gemów. Więc to troszeczkę traka osłabiło i wydaje mi się, że przez to już ten jego potencjał obrażeń nie jest taki jak dawniej. Przyznam, że nie grałem nim za dużo. Może przez chwilę, ale to za mało, żeby być w stanie coś więcej powiedzieć o tej postaci. Trudno mi powiedzieć, czy jest łatwa, czy trudna, jak ona się sprawdza w late game'ie. Na pewno nie jest tragiczna, da się nią grać. Jednak do ścisłej czołówki na pewno Trakowi sporo brakuje. Więc ja bym raczej tej postaci raczej nie polecał nikomu. Nie jest też pod jakimiś szczególnymi względami wyjątkowa. Co tam jeszcze ma z takich specyficznych cech? To, że tarcze zapewniają mu trochę bonusu do obrażeń, aczkolwiek to akurat nie jest nic znacznego, nic znaczącego. Dodatkowo Trak, mimo używania tarcz, ma stosunkowo słaby blok, bodajże 50% szans. To jest dość niedużo, powiem szczerze. Generalnie z założenia miał to być wojownik, który idzie trochę bardziej w atak od samego wojownika, a wojownik miał z założenia zapewne być nieco bardziej defensywny. Tymczasem, niestety, sprawy wyglądają tak, że wojownik jest w stanie w walce wręcz w ofensywie przebić takiego Traka względem obrażeń. Nie tylko zwykłych, ale też tych krytycznych. A jednocześnie jest od niego lepszy w kwestiach defensywnych, gdyż posiada lepszy blok. Co prawda Trak posiada zapewne trochę więcej żywotności od wojownika, ale moim zdaniem to go jednak nie ratuje i to nie jest w zasadzie chyba żadna rekompensata właśnie w zamian za te braki w innych cechach. Tak czy owak, Trak jeszcze jest jako tak ogrywalny, aczkolwiek on miał też, z tego co pamiętam, takie nietypowe traity. Miał coś takiego... Właśnie, Blood for Blood, bardzo nietypowa cecha, która zmusza nas wręcz do tego, abyśmy mieli mniej życia na tej postaci. Jednak w praktyce ciężko to wykorzystać. Musielibyśmy naprawdę starać się to życie śrubować na jakieś kosmiczne wartości pokroju 1500 albo nawet 2000, żeby posiadanie 40% HP nie było wcale jakąś małą wartością, tylko właśnie dawało nam życie pokroju tych standardowych wartości typu 700-800, ale w praktyce to wydaje mi się trudno jest osiągnąć, tym bardziej kiedy już korzystamy z mikstur tych pełnych, leczących całe zdrowie i tak dalej. Jeszcze jak do tego mamy licze, zadajemy duże obrażenia i to za szybko nas leczy. Ten trait moim zdaniem nie ma większego sensu, a jest to... Mogłaby to być całkiem fajna jakby taka rekompensata. Całkiem fajny damage boost dla tej postaci. Niestety jednak ciężko jest to wykorzystać. Dlatego jeśli już, to wydaje mi się, że ta postać... Z tej postaci więcej mogą wyciągnąć osoby, które jednak trochę bardziej już ogarniają tą grę. Które wiedzą, na co się szarpią. Tak więc początkującym wydaje mi się, że w ogóle wszystkich gladiatorów można byłoby raczej odradzić. Dalej jest Murmilo. Murmilo, czyli typowy gladiator idący full w obronę, w obronność, typowy tank. Niestety jego tankowatość została swego czasu na próbę wystawiona i okazało się, że Murmilo wcale nie radzi sobie lepiej w absorbowaniu obrażeń od innych klas postaci. Wiąże się to m.in. z tego, że Murmilo nie posiada żadnych nadzwyczajnych wartości odporności. Ma on te odporności maksymalne dość przeciętne. Do tego, jakby tego było mało, bazowa, najlepsza zbroja płytowa, do jakiej mają dostęp gladiatorzy, nie może się równać z pełną zbroją płytową, do której mają dostęp klasyczni wojownicy. Daje ona trochę mniej defa. Do tego dochodziły jeszcze jakieś inne czynniki, których nie bardzo jestem sobie w stanie przypomnieć. W każdym razie Murmilo nie do końca spełniał swoją rolę i ci, co nim grali, trochę przez to narzekali, że taki berserker albo egzekutor był w stanie
robić o wiele większe obrażenia i zarazem o wiele lepiej absorbować ciosy. Bo właśnie, Murmilo z racji na tą swoją tankowatość jest, można powiedzieć, niemalże okaleczony, oszpecony, jeśli chodzi o obrażenia, gdyż obrażenia ma tragiczne. Jakby tego było mało, jest to najwolniej atakująca postać w walce wręcz. Długość jego ataku wynosi 10 klatek, co jest wręcz astronomiczne. Całe szczęście posiada dostęp do perka Festina Lente, który skraca mu ten atak o tą jedną klatkę i wtedy jest już trochę lepiej, aczkolwiek nadal to jest dość słaba szybkość. Dodatkowo obrażenia, tak jak powiedziałem, słabe. Bardzo słabe bronie ma przede wszystkim, z bardzo niskimi obrażeniami. Mało ciekawych opcji, jeśli chodzi o unikaty, unikatowe wersje jakieś. Nie ma wśród nich jakichś naprawdę konkretnie boostujących go w zakresie ofensywnym. I to są tak naprawdę największe problemy tej postaci. Całe szczęście jest w stanie rozwinąć Strongarma nieco głębiej niż parę innych postaci, więc to może jeszcze go troszeczkę ratować, ale nadal użeranie się z tą postacią jest na pewno całkiem spore. Nie daje ona tyle, ile powinna, albo inaczej, nie daje ona tyle, co dają inne postacie. To jest, wydaje mi się, główny problem tej postaci. Ta postać, można powiedzieć, jest to swego rodzaju mamut, moim zdaniem, gdyż to jest jeszcze postać z tych lat, w których głównym założeniem było to, żeby jednak postacie robić defensywnie, że niby ta przeżywalność jest najważniejsza i że wynikać ona ma tylko i wyłącznie z wysokich odporności, z wysokiej obrony, z wysokiego bloku, ilości życia i tak dalej. Podczas gdy niestety, ale okazuje się w praktyce, że te założenia niestety są błędne. Że przeżywalność wynika z jak najwyższych obrażeń i co za tym idzie, z jak największego wykradania życia, z jak najszybszego zadawania obrażeń. A Murmilo jest dokładnym przeciwieństwem tych terminów. On po prostu nie mógłby się w tym odnaleźć. Choćby nie wiem, jak próbować na siłę robić z niego jakiegoś damage dealera, to obawiam się, że daleko by mu było do osiągnięcia jakichś lepszych wartości tych obrażeń. Dlatego, no cóż, to jest taki chodzący bunkier, można powiedzieć, jednak niestety z tą jego bunkrowatością, z tą jego przeżywalnością nie jest też wcale tak różowo, nie jest ona wcale nadzwyczajna w porównaniu do chociażby nawet takiego Berserkera. I Berserker, wydaje mi się, że wcale nie wypada gorzej od Murmilo, jeśli chodzi o tankowatość. Mimo, że oczywiście nie posiada tarczy, nie posiada takiego bloku jak Murmilo, to nadal jednak po prostu nie jest to mu w ogóle potrzebne do tego, by się utrzymać w walce dłużej. Dobra, dalej. Dalej mamy Dima Herusa. Jest to tak na dobrą sprawę chyba jedyny gladiator, który ma jakiś sens, który nie dość, że ma potencjał bojowy ogromny, bo tak na dobrą sprawę to obrażeniami on dorównuje Kenseiowi, a nawet go przebija. Jest to w zasadzie chyba postać, która może zadawać największe obrażenia ze wszystkich walczących wręcz. Aczkolwiek wymaga do tego celu naprawdę mnóstwo grindu, więc to może być problematyczne. I co za tym idzie, może spowodować, że na dłuższą metę ta postać nam się znudzi. Jest to drugi z dwóch dual wielderów obok łotrzycy. No i cóż, co można rzec? W odróżnieniu od łotrzycy jest o wiele wytrzymalszy. Nadal opiera się na deksie. Więcej ma deksa niż siły, więc całe szczęście, mimo że to gladiator, mimo że to barbarzyńca w jakimś tam dalszym tutaj sensie, to jednak opiera się bardziej na deksie. I to mu pomaga wyciągnąć lepszą skuteczność ataku, przy okazji wyciągnąć nieco lepszą obronę. Diamancherus z założenia miał mieć problemy z obroną, miał iść full w atak, jednak tymczasem wcale nie jest tak ciężko zrobić go tak, żeby jednak miał tą przeżywalność przyzwoitą. Koniec końców, od czasu wprowadzenia gemów tak naprawdę wszystko stało się możliwe, przynajmniej jeśli chodzi o kwestie związane z odpornościami, obroną. Tak naprawdę dzięki kamykom da się nawet egzekutora wyciągnąć mizerną obronę, mimo tego, że posiada naprawdę
ograniczone bazy. Mam tu na myśli zbroje i maski, że nie dają egzekutorowi w ogóle żadnych punktów obrony. Boże, co ja gadam, tylko maski. Zbroje dają obronę, ale mniejszą. Dima Herus wcale nie odstaje, jeśli chodzi o kwestie defensywne, od innych gladiatorów. Jest w tym zakresie po prostu średni. Ma dostęp do paru fajnych perków i traitów, które albo wzmacniają jego crit damage, albo poprawiają jego auto hit. Albo dają mu nawet blok, możliwość bloku. Jednak nie jest to akurat najważniejsze, przynajmniej ten blok. Dima Herus radzi sobie bez tego. Da się naprawdę wyciągnąć na nim całkiem solidne liczby. Jednak również, z racji na to, że jest to gladiator, nie jest postacią najprostszą. Dlatego, mimo że przebija takiego Kenseya pod względem obrażeń, to jednak troszkę więcej się trzeba nad nim nasiedzieć, napracować, by go wyciągnąć, więc Kensei w ogólnym rozrachunku wypadałby pewnie trochę lepiej. Przede wszystkim łatwiej i szybciej można byłoby osiągnąć na nim jakieś lepsze statystyki. Dima Herus wymaga po prostu trochę więcej czasu, ale naprawdę ten jego nietypowy styl, ta jego wyjątkowość, oryginalność związana chociażby z tym, że używa dwóch broni do walki, to już powoduje, że gra się tą postacią lepiej, ciekawiej. Jest to zdecydowanie najciekawsza opcja, najbardziej atrakcyjna z tych tutaj dostępnych wśród gladiatorów. I jego jak najbardziej można jeszcze polecić z całej tej grupy. Ostatnim gladiatorem jest Sekutor. I Sekutor w zasadzie można go pod względem popularności albo nijakowości porównać do Shinobiego od Mnichów. Chyba najrzadziej widywany gladiator ze wszystkich. O ile Traka jeszcze zdarzało mi się jakiegoś widzieć, Murmilo również, Dima Herusów też paru się widziało, o tyle Sekutora przyznam szczerze, że chyba nie widziałem ani jednego, tylko gram na multiplayerze. Nie jestem pewien, z czego to wynika. Z założenia ta postać opiera się na unikach, na zdolności uników, na szybkim odzyskiwaniu równowagi. Nie jestem pewien, jak to w praktyce wygląda. Wydaje mi się, że Sekutor był królem swego czasu, ale jeśli chodzi o grę na Ironmanie. Ja niestety na Ironmanie nie gram, więc nie wiem, jak dokładnie to tam wszystko wygląda, jakie ludzie mają preferencje. Jednak faktycznie, jeśli chodzi o jakieś turnamenty związane z tym trybem, to faktycznie Sekutora zdarzało się tam widzieć i ludzie byli w stanie Sekutorem nawet ukończyć grę. Tak więc ta postać na pewno nie wypada wcale źle, na pewno da się nią grać, aczkolwiek pod wieloma względami przypomina Murmilo. Nie jest może aż tak tankowaty, może nie wyciąga aż takich tych obronnych cech, typu, że nie ma na pewno aż tyle żywotności, co Murmilo. Aczkolwiek z obronnymi cechami na pewno wypadają te postacie podobnie. Pod względem obrażeń również wydaje mi się, że Sekutor ma problem, gdyż wydaje mi się, że oni, te dwie postacie, korzystają z podobnych broni, z Gladiusów. Tak więc obrażenia również są tutaj marne, co kłóci się z obecnymi tutaj standardami gry, które właśnie mówią, żeby jednak iść w pełni w damage. Jakby tego było mało, Sekutor nie jest w stanie rozwinąć Strongarma aż tak daleko jak Murmilo. Tak więc z tymi obrażeniami w zasadzie jest u niego jeszcze gorzej niż właśnie u Murmilo. Dlatego wydaje mi się, że to może też tutaj mieć znaczenie. Plus, wiadomo, to, że ta postać po prostu niczym konkretnym się nie wyróżnia. Gdyż szybkość odzyskiwania równowagi to nie jest jakaś nie wiadomo jak super atrakcyjna cecha, nie wiadomo jak wiele zmieniająca w życiu, zwłaszcza w przypadku takiego wojownika jak właśnie chociażby Sekutor. Ma dużo defa, ma blok, więc ten recover jest tylko miłym bonusem. Tak więc cóż, sam po sobie widzę, że kompletnie mnie nie ciągnie do ogrywania tej postaci. Jest ona po prostu nijaka, nie ma ona jakiejś takiej specjalnej cechy nawet, która miałaby spowodować, że miałby się on zmienić w jakąś zupełnie inną postać i oferować jakieś zupełnie nowe możliwości, tak jak to było w przypadku wojowników chociażby, gdzie mamy Rangera, mamy Fechtmistrza, mamy Paladyna, z magów mamy tego Psiona, Hydromancera i tak dalej, i tak dalej. Tu niestety nie mamy absolutnie nic.
taki sobie zwykły wojak. Można by go było próbować na siłę porównywać do wojownika, ale w ogóle są to zupełnie różne postacie. Sekutor idzie zbyt daleko w życie, tą żywotność, a z damage'em ma ogromne problemy, więc po prostu to nie, podsumowując, to nie jest postać na obecną metę gry, tak powiem. Bo w obecnej mecie za bardzo liczy się damage, a takim postaciom jak Murmilo czy Sekutor tych obrażeń po prostu brakuje. Brakuje im tej takiej obrotności w walce, jakiejś takiej szybkości też. No i przede wszystkim siły. Dlatego, no, tego rodzaju chodzące puszki raczej nie mają większego sensu. Jak już wybieramy sobie taką puszkę, to wydaje mi się, że najlepszą byłby Berserker. Ewentualnie właśnie Dima Herbs. No dobra. Trochę to trwało, ale ostatecznie udało się doprowadzić to do końca. Za jakiś czas spróbuję podjąć się omówienia traitów, jakie są dostępne. Oczywiście z tym już będzie trochę problem, bo te traity są bardzo porozrzucane. Różne postacie mają dostęp do różnych z nich. Dodatkowo jest ich naprawdę dużo. I co więcej, oczywiście nie każdy z tych traitów miałem okazji sprawdzić. I o nie każdym z nich mam jakieś zdanie wyrobione. Więc również będzie to takie może trochę subiektywne. Takie subiektywne omówienie tego wszystkiego. Ale biorąc pod uwagę, że i tak nikt o tym nic, że tak powiem, jeszcze nie nagrał, żadnego poradnika, to wydaje mi się, że lepszy byłby taki niż żaden. No dobra, to by było na tyle. Jakbyście mieli jakieś pytania, albo może wiedzieli coś, o czym ja nie wiem, coś, o czym nie powiedziałem, to jak najbardziej możecie pisać w komentarzach. Chętnie poczytam sobie. A na razie żegnam się i do następnego razu. Cześć!